Witam wszystkich w poradniku do gry Shrouded. W tym odcinku pokażę wam, gdzie znaleźć wszystkie artefakty z Hollow Halls w Biesiadnej Kniei, czyli na polskie w głuchych grobowcach Biesiadnej Kniei. Głuche grobowce, jak wiemy, w Biesiadnej Kniei są tutaj, więc musimy najpierw udać się oczywiście do głuchych grobowców. Artefakty to jest nowe zadanie od kolekcjonera, które w trzecim update'cie zostało dodane. My teraz musimy tam się dostać. Ja może nawet zrobię to szybciej, żeby tam się dostać. Polecę sobie... Albo nie, dobra, pokażę wam tak drogę, żebyście mogli z tej iglicy dotrzeć tam. Bo mógłbym się teleportować do swojego ogniska na niebie, gdzie mam ten zamek w chmurach, i tam bym mógł sobie szybko dolecieć. Ale to jest w końcu poradnik, więc lepiej pokazać tą drogę w całości. Tutaj widzicie, taka ścieżeczka jest. Tą ścieżynką, jak będziemy sobie cały czas szli, tutaj kawałek przez mgłę będziemy musieli przejść, to dojdziecie właśnie do tych głuchych grobowców. Długo tu się przez mgłę nie leci, wystarczy, że macie odporność w okolicy, tam powiedzmy, nie wiem, 5 minut nawet wam wystarczy, żeby przejść tą mgłę. To nie jest trudna trasa, jak widzicie, nawet nie ma też jakoś wielu wrogów na niej. Cały czas sobie biegniecie tą ścieżką, se lub sobie, zależy z którego regionu Polski jesteście. I tutaj dochodzimy do głuchych grobowców. Oczywiście nie zapomnijcie sobie wziąć ze sobą klucza, kościany klucz z Biesiadnej Kniei, bo bez tego klucza oczywiście nie otworzycie drzwi do głuchych grobowców. Tutaj artefakty są 3 i jeżeli o to chodzi, ja wam, normalnie można znaleźć nawet 5 artefaktów przy jednym przejściu, aczkolwiek są 3 rodzaje artefaktów i wystarczy, że będziecie znajdziecie w tych 3 miejscach, których wam pokażę, i potem na przykład przeteleportujecie się z powrotem do ogniska, zresetujecie sobie serwer i ponownie możecie iść kolejny raz po te same jakby artefakty. Nie ma więc potrzeby zagłębiać się i przechodzić całych Hollow Hallsów. Aczkolwiek jeżeli chcecie, no to oprócz tych 3 miejsc, co ja wam pokażę, są jeszcze 2 miejsca, gdzie występują te artefakty, gdzie ja je znalazłem, aczkolwiek nie będzie ich w tym poradniku. Możecie ich poszukać sami. Dajcie znać w komentarzach, czy znaleźliście te miejsca, bo mi się udało znaleźć 5 miejsc, gdzie występują te artefakty. Ja wam oczywiście pokażę tylko 3. Aczkolwiek wystarczająco są te 3, bo tak jak już powiedziałem, są to wszystkie artefakty, które są, rodzaje artefaktów, które są dostępne w tych Hollow Hallsach, i one się odradzają w nieskończoność, więc nie ma potrzeby sobie komplikowania życia i na przykład złażenia tam niżej i szukania tych artefaktów jeszcze gdzieś tam niżej. Jak widzicie, mam wyłączony system atakowania wrogów, dzięki czemu to idzie płynniutko. Tutaj musimy uruchomić te 2 runy, bo inaczej nie przejdziemy dalej. Aczkolwiek nie jest to jakiś duży problem, zwłaszcza w momencie, jak się wyłączyło Ezi wrogów i oni nas nie atakują. Jak widzicie, tam została jeszcze 1 runa do aktywacji. Drugą runę aktywujemy tutaj w tych drzwiach na prawo. No cześć, trupki, cześć. Czołem kluska z rosołem. Te artefakty są dość stosunkowo blisko, bo zaraz zobaczycie, jak przejdziemy tylko te pierwsze komnaty Hollow Hallsów, to już w tej drugiej komnacie właściwie bardzo blisko siebie te artefakty są ukryte. I teraz mamy tutaj tą komnatę. Jak jest taka komnata, widzicie, i tutaj będą 2 artefakty aż w tej komnacie. Pierwszy jest bardzo blisko, bo jak spadacie, musicie się cofnąć i tutaj macie wejście. Tutaj jak jest to wejście, tu jest taki zielony baner. Na lewo od tego zielonego banera jest sekret i tutaj jest pierwszy artefakt.
Kolejny artefakt jest... Zaraz, tu albo w lewo, albo w prawo. Zaraz zobaczę, bo muszę dojść do tego miejsca. Chodzi o miejsce, gdzie nie lecą kule. Chyba dobrze powiedziałem, w lewo. Jak tutaj wchodzicie, to w lewo, tutaj będzie takie rozwidlenie schodów na prawo i na lewo. O, to nie ta, czyli jednak w prawo. Przepraszam bardzo, bo tutaj są te kule. Czyli tam w prawo. Czyli jak tutaj macie ten baner, tu będziecie musieli skręcić w prawo. I tutaj będą takie rozwidlenia, dwa na prawo i na lewo, ze schodami. Awesome. I albo z lewej, albo z prawej strony. Też już nie pamiętam, więc już zaraz się przekonamy. Pod schodami w każdym razie, no tutaj. I tutaj macie wejście do sekretu. Możemy sobie zapalić światełko. Tutaj jest drugie wejście, sekret w sekrecie, jak widzicie. I tutaj macie kolejny duży ciemny kryształ. Więc bardzo blisko siebie są dwa. Jak się tutaj wrócimy i zerkniemy sobie. O. Dobrze idę? Dobrze, tu jest wyjście. Czyli skręcacie na schody w lewo i tam pod tymi schodami jeszcze raz wam pokażę. Albo zresztą nie, bo tam filmik możecie sobie cofnąć. Czyli jak wejdziecie tu, skręcacie na te schody w lewo i tam zaraz pod tymi schodami jest duży artefakt. Teraz pójdę sobie tu, bo muszę włączyć te dwa przełączniki tam, żeby mi się otwarły drzwi. Więc muszę wyjść na górę i włączyć te przełączniki. Wybieram tą drogę, bo z tamtej strony musiałbym walczyć z przeciwnikami. A tędy jestem w stanie wyjść na górze, włączyć przełącznik i szybciutko, można powiedzieć, przelecieć na drugą stronę, bo teraz wam pokażę sposób. O Boże, nie tak chciałem, no ale dobra, tak też może być. Ta zmiana z tą lotnią teraz, co zrobili, mi się nie podoba. Znerfili znowu lotnię. Zmienili jej działanie na samym początku. No i tu włączacie ten przycisk i teraz po drugiej stronie też trzeba włączyć przycisk. I można to zrobić po prostu przelatując, a nie rozwiązując tam zagadkę, idąc dołem. I teraz mamy włączone oba przyciski. Idziemy do... Idziemy dalej. I tutaj zaraz, niedaleko, będzie kolejny, trzeci artefakt. Więc nie trzeba, wystarczy dojść do tego miejsca, nie trzeba przechodzić całych Hollow Halls i już tutaj będziecie mieć wszystkie trzy artefakty właściwie w jednym miejscu koło siebie. I teraz jak przejdziecie ten checkpoint, to tutaj zaraz za tym checkpointem jest sekret. A jak widzicie, tu jest od razu sekrecik i tutaj jest trzeci artefakt. No i to właściwie tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że poradnik się podobał. Liczę oczywiście na subskrypcje, lajki i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do kolejnego filmiku. Hejo!